Plan mamy bardzo bogaty. Na dzień dzisiejszy są zaplanowane warsztaty artystyczne, między innymi wizyta w papugarni, ale przed nami jeszcze wycieczka do miasteczka piernikowego, oprócz tego odskocznia. Druga część warsztatów artystycznych, no i masę różnych atrakcji, których w tej chwili nie pamiętam, ale jest, bo jest ich po prostu tak dużo. Ile dzieci, tyle atrakcji i tyle zainteresowań. Więc są dzieci takie, które lubią zajęcia plastyczne, są takie, które lubią się wyskakać, lubią się wyszaleć, ale są takie, które również lubią spędzić czas z innymi dziećmi i to ich też interesuje w tym względzie. Byłem się na półkolonii Endeku, no i tutaj robimy takie coś, że dziewczynka się kładzie i ją obrysujemy i robimy, no poprawiamy i robimy jakiegoś człowieka. Znaczy tutaj z klasą byłam dużo razy, ale to jest moja pierwsza półkolonia. Okej, co jeszcze ciekawego będziecie robić dzisiaj? Dzisiaj też potem pójdziemy do papugarni. Teraz robimy z bałwana. No, na razie zrobiliśmy jemu narty, ty szalik i czapkę. Jeszcze nie wiem, gdzie będzie miał oczy. Byłem z przedszkolem i ciągle jak są jakieś ferie albo lato, to tu przyjeżdżam. Zjadłam na półkolonię. Dzisiaj przez chwilę jedliśmy śniadanie, rano mieliśmy bajki, a później byliśmy z naszym panem wychowawcą, są w sali i tam nam pan włączył muzykę. Będziemy usiedli o 14:30 na obiady. Bardzo mi się podobają te ferie, bo mogę być z moimi kolegami na przykład, mogę być z moimi kuzynami. Na ten turnus, z tego co wiem, jeszcze kilka wolnych miejsc by się znalazło, na drugi turnus też, aczkolwiek jeszcze dzisiaj też dołączyło nam kolejnych 6 osób, więc na bieżąco miejsca się uszczuplają.